Cześć, witajcie w materiale, w którym chcę wam przedstawić 15 najlepszych, moim zdaniem, gier indie 2021 roku. I zaznaczę na początku, że po pierwsze wymieniam tutaj gry, które okazały się w pełnej wersji. Więc nie będzie tu na przykład fantastycznej gry Valheim, która okazała się w Early Accessie i na nowo jakby rozbudziła hype na survivale, więc zdecydowanie świetna produkcja, mimo że jeszcze sporo kontentu przed twórcami do dodania tam. Inna sprawa to już taka kwestia chyba nawet na osobny materiał kiedyś. Otóż co tak naprawdę jest w dzisiejszych czasach grą niezależną? Czy gry, które wspiera wydawnictwo, takie duże wydawnictwo jak na przykład Devolver Digital, to nadal są gry niezależne? Chyba nie do końca, ale będziemy się jednak jeszcze w tym materiale dla uproszczenia trzymać tej definicji, że tak powiem, mainstreamowej gier indie. Kolejność będzie losowa, kolejność nie będzie jakby od najgorszej do najlepszej, bo wszystkie gry z tej listy, naprawdę wszystkie, są moim zdaniem fenomenalne, każda robi coś innego bardzo, bardzo dobrze, ale zacznę od mojej ulubionej gry niezależnej tego roku, czyli od 2D and Top D. To jest jedna właśnie z tych prawdziwych niezależnych gier, nie związana z żadnym wydawnictwem dużym, czy nawet średnim. To jest produkcja zrobiona bodajże przez dwie osoby i to jest gra, która w momencie, jakby kiedy to nagrywam, nawet nie ma chyba 100 recenzji na Steamie nawet. A szkoda, bo to jest naprawdę fenomenalna rzecz. Jeżeli kiedyś zachwycił was Fez, pamiętacie tę grę? To 2D and Top D w taki sam sposób potrafi zachwycić. To jest piękna zabawa z perspektywą, to jest gra, która naprawdę pierwszy raz w tym roku sprawiła, że po prostu się zachwyciłem tym, jak zaskakująca jest mechanika w jakiejś grze wideo. Tutaj mamy dwie postacie, między którymi się przełączamy, przy czym jedna postać jakby operuje normalnie jak w platformówce 2D, a druga postać jak w grze top-down, czyli wyobraźcie sobie, nie wiem, no grę typu Hades, tak, gdzie widzicie trochę postać tak od góry pod kątem i cała plansza nie jest jakby płaska 2D, no wiecie o co chodzi. Więc mimo że te dwie postacie 2D and Top D są naraz podczas rozgrywki na planszy, to jakby jak zmieniamy postacie, to zmienia się też perspektywa i fizyka. Czyli na przykład, jeżeli z perspektywy 2D jest, mamy blok jakiś kamienny, który sobie wisi w powietrzu, tak jak w grach z Mario, no to on może już inaczej zachowywać się, jak się przełączamy na Top D. Widzimy to wszystko z perspektywy takiej pod kątem, więc cała fizyka obiektów też na przykład się zmienia i to, jak się zachowują postacie, jak spadają, gdzie spadają, więc jest to mega, mega ciekawa gra, to jest tak naprawdę gra logiczna połączona z platformową, tutaj też trzeba naprawdę mocno kombinować i to jest krótka przygoda na może 4-5 godzin, ale zdecydowanie warta każdej złotówki, więc mocno, mocno polecam 2D and Top D. Inną ciekawą produkcją, którą miałem okazję sprawdzić tylko przez moment po tym, jak Przemek od nas z redakcji ją zachwalał, to jest Chicory, A Colorful Tale. I to jest naprawdę, naprawdę ciekawa gra, to jest niepozorna produkcja, która pod taką uroczą oprawą skrywa naprawdę fajną fabułę, dotykającą tematów takich jak depresja i poszukiwanie w ogóle sensu życia, więc i to jest napisane w bardzo też dobry sposób, co mnie nawet zaskoczyło. Mechanika też jest ciekawa, bo to jest po prostu, to może być gra, w której po prostu relaksujemy się kolorując świat, bo chodzimy z pędzlem i po prostu malujemy otoczenie, ale szybko okazuje się, że ten pędzel, to malowanie wykorzystujemy też do rozwiązywania zagadek środowiskowych, więc znowu to jest trochę gra logiczna po części. Jest tu eksploracja właśnie i walka też tu występuje, chociaż nie jest to typowa walka, bo mamy starcia z bossami na przykład, kreatywnie całkiem rozwiązane, ale pod względem właśnie ogólnej otoczki, tego jak ta gra potrafi zrelaksować tak naprawdę, ale też wciągnąć właśnie historią i mechaniką, a kiedy po prostu mamy ochotę, to możemy sobie spędzić nawet 5 minut na jak najfajniejszym naszym zdaniem kolorowaniem jakiegoś obszaru i to wszystko zostaje w tym świecie, tak, jeżeli coś pomalujemy w pierwszej planszy, potem tam wracamy i później to wszystko jest tak, jak to zostawiliśmy, więc ciekawa sprawa i na pewno jedna z najbardziej oryginalnych też produkcji bieżącego roku, nie tylko indie, ale w ogóle. Loop Hero to jest gra, która zjadła mi kilkadziesiąt godzin życia. Wiem, że niektórzy grali w to jeszcze dłużej, bo da się, bo Loop Hero to jest naprawdę zaskoczenie, jeżeli chodzi o roguelike'i, bo roguelike'i są już gatunkiem takim trochę, no wiecie, że już jest ich dużo i trudno zaskoczyć w tej kategorii, więc tutaj twórcy podeszli w ogóle do tematu z totalnie innej strony, bo tu nie ma normalnej walki zręcznościowej jak w wielu roguelike'ach, tylko nasza postać wędruje w kółko po planszy, a my musimy zadbać tylko o to, żeby miała dobry ekwipunek, który wypada z wrogów, których sama ta postać pokonuje w automatycznej walce. Więc
To jest tak naprawdę gra w tworzenie buildów, tak? Czy zbudujemy naszą postać zdobytym sprzętem tak, żeby na przykład przede wszystkim wysysała życie wrogów, czy może żeby blokowała obrażenia, czy może żeby zadawała obrażenia obszarowe, a może zainwestujemy w obrażenia krytyczne i tak dalej, i tak dalej. I jest tego bardzo mnóstwo i to bardzo wciąga. Takie właśnie kombinowanie, jak tu pomóc naszemu bohaterowi, który wędruje w kółko po mapie. No a tą mapę też sami rozmaicamy i sami budujemy kartami, które mamy dostępne. Na przykład możemy stawiać różne, nie wiem, no góry, osady, domki, wieże i tak dalej, i tak dalej. I każdy element, który stawiamy na planszy, jak w grze planszowej tak naprawdę, w jakiś sposób nam pomaga, ale też może nam przeszkadzać troszeczkę, bo na przykład, chociaż możemy tutaj też w grze stawiać jakby punkty, które spawnują nam wrogów, no ale to nam nie przeszkadza, to nam pomaga, bo im więcej wrogów, tym więcej przedmiotów, więcej doświadczenia dla naszej postaci. To jest też naprawdę taka gra w kombinowanie i to jest motyw przewodni wielu gier z tej listy, że trzeba myśleć w Loop Hero, a poza tym no to jest gra, która masakrycznie wciąga i jest dostępna na wielu platformach. Jedyną jej wadą jest to, że nie jest dostępna na telefonach, bo to jest moim zdaniem idealna platforma dla Loop Hero. Inną grą też, która jest ciekawym podejściem do gatunku, wydawałoby się oklepanego, jest Inscription, ponieważ to jest karcianka, ale jednak ta karciankowość to jest tylko część tej produkcji, ponieważ mamy tu do czynienia z horrorem. Z horrorem, który może nie jest straszny, taki w tradycyjny sposób, ale jest niepokojąca atmosfera na pewno, bo jesteśmy postacią, czy nawet postaciami różnymi, bo wcielamy się w różnych graczy, którzy trafiają do jakiejś chatki w lesie po kolei i grają z jakimś creepy gościem, który ich porwał, chyba. Na początku nie wiemy tego do końca. I każe nam grać w karciankę właśnie. I to jest bardzo interesująca gra. Orientujemy się szybko, że karty w ogóle to są... Karty są żywe, bo do nas mówią zwierzaki, które widzimy na tych kartach. Potem się okazuje, że możemy wstać w ogóle od stołu i eksplorować ten domek, w którym jesteśmy i szukać różnych zagadek, dodatkowych kart, jakichś rozwiązań, jakieś w ogóle metafabuły. To jest gra właśnie dla tych, którzy lubią poszukiwać jakiegoś drugiego dna w grach, którzy lubią taką fabułę, która jest bardzo nieoczywista, która jest ukryta gdzieś pod spodem jakiejś takiej pozornej niby, wiecie, wierzchniej historii czy settingu. A poza tym to jest całkiem też niezła karcianka sama w sobie, jako karcianka już, więc to też na pewno pomaga, natomiast przede wszystkim to jest ciekawe doświadczenie, takie łączące gatunki. Także Inscription polecam jak najbardziej. Tak samo zresztą pozostając przy wydawnictwie Devolver Digital właśnie, Death's Door to jest już bardziej tradycyjny roguelike, łączący też właśnie rogalikowość z gatunkiem Souls-like'ów, czyli jest to gra ewidentnie przypominająca różnego rodzaju właśnie gry wzorowane na Dark Souls, przy czym jest bardziej kompaktowa, przyjemniejsza trochę w obsłudze, nie jest tak przytłaczająca, jak dla niektórych mogą być przytłaczające typowe Souls'y. Jest bardzo przyjemny, zręcznościowy model walki, jest bardzo czytelna, bardzo urocza nawet momentami oprawa graficzna, bo gramy tutaj w ogóle ptakiem, który jest też śmiercią jednocześnie, czy pracuje w Departamencie Śmierci. No mniejsza o to, w każdym razie najważniejsze jest to, że po prostu eksploracja jest świetnie zaprojektowana, poziomy są naprawdę super zrobione, tak że nigdy nie czujemy, że gdzieś jest za daleko, czy tam, że za długo idziemy bez celu, czy że, no nie wiem, walki są źle zaprojektowane, wszystko tutaj ułożone bardzo, bardzo pięknie. I to jest z takich typowych roguelike'ów, powiedzmy, które nie mają żadnych gimików ciekawych, to Death's Door jest zdecydowanie moim ulubionym roguelike'iem 2021 roku. Też jest już niedostępne nie tylko na PC, więc naprawdę warto się zainteresować, jeżeli lubicie gry tego typu, a nawet jeżeli zazwyczaj was Souls-like'i odrzucają, to może być taki, który was przekona troszeczkę, bo nie jest aż tak hardkorowy jak niektóre gry tego typu, więc na pewno gra godna polecenia. Że tak teraz przejdziemy może do czegoś bardzo artystycznego. Chciałbym tu powiedzieć o Genesis Noir. To jest produkcja, którą bardzo trudno opisać. To jest surrealistyczna bardzo przygodówka. Bardziej taka gra doświadczenie, w której wcielamy się w detektywa, który jakby próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa, ale to wszystko jest przedstawione przede wszystkim w takiej wyjątkowej oprawie graficznej, która już sama w sobie sprawia, że chce się w to grać, ale też chodzi o to, że to jest bardzo abstrakcyjne, tak? Jakby prowadzimy śledztwo, powiedzmy, obserwujemy scenę zbrodni i nagle widzimy ślady pocisków w powietrzu przedstawione w jakiejś bardzo artystycznej formie i wnikamy w te ślady pocisków, żeby wchodzić do innych światów i tam szukamy wskazówek. Jakieś wszystko jest bardzo metaforyczne, wiecie, są porównania do różnych postaci, że tak powiem, odniesienia do różnych postaci czy wydarzeń są w jakiejś formie też przedstawione, na przykład, nie wiem, walki, jakiejś muzyki, jakiegoś, no czegokolwiek, trudno to opisać, tak, ale to jest na pewno bardzo, bardzo interesujące doświadczenie. Ta gra się ukazała w pierwszym kwartale tego roku, jeszcze ją pamiętam do tej pory, niektóre sceny czy muzykę też przede wszystkim. Jeżeli lubicie jazz,
to spokojnie, to już dla was jest jakby odpowiednia rekomendacja, bo jazzu jest sporo w Genesis Noir, więc naprawdę, naprawdę bardzo polecam. Chyba jest w Game Passie jeszcze ta gra, więc nic was to nie będzie kosztowało, a to naprawdę świetna, świetna przygoda i bardzo nietypowa zarazem, więc jeżeli macie ochotę na odrobinę artyzmu, to jak najbardziej Genesis Noir jest czymś dla was. Pozostając jeszcze w temacie artystycznych rzeczy, no to trudno tutaj nie wymienić The Artful Escape, czyli bardzo ciekawej jakby opowieści o dorastaniu, dojrzewaniu do własnej roli jako muzyka, bo tutaj gramy początkującym muzykiem, który jest niezły, ale szuka własnego stylu cały czas. No i tak się składa, że ma szansę wyruszyć w międzygalaktyczną dosłownie podróż między różnymi wymiarami i planetami, żeby odnaleźć siebie i swoją tożsamość artystyczną, co jest naprawdę przedstawione w sposób tak zakręcony, tak też właśnie surrealistyczny. Piękne widoki obserwujemy po drodze, ciekawe lokacje, jakby mamy świetne interakcje między postaciami różnymi. Mamy też bardzo prosty gameplay, ale przyjemny, bo jest bardzo fajnie udźwiękowiony, jakby gramy tu na gitarze często. Walki z bossami są przedstawione w ogóle trochę jako taka gra rytmiczna. To nie są walki, tylko tak naprawdę wspólne koncertowanie troszeczkę. Więc naprawdę coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o takie doświadczenie. Krótkie, 4,5 godzinki do ukończenia, ale no po prostu jakbyśmy oglądali bardzo dobry jakiś film, taki film drogi, nie wiem, o dojrzewaniu, o bardziej taki właśnie abstrakcyjny trochę i metaforyczny, więc The Artful Escape warto zagrać. Zresztą nie wiem, czemu przy każdej grze podkreślam, że warto zagrać, skoro tak jak powiedziałem na wstępie, każda z tych gier jest godna polecenia na 100%. Także nawet Sable. Sable może się wydawać trochę dla niektórych, chociaż inaczej, Sable nie jest dla wszystkich, ale i tak uważam, że jest godna polecenia, bo Sable to jest gra z tych, które są powolne troszeczkę i bardzo spokojne, ale to jest celowe. Jakby założenie twórców to jest taka właśnie spokojne nastawienie na spokojną eksplorację, na bardzo powolne eksplorowanie świata. Nawet jak już zdobywamy taki specjalny pojazd do eksploracji, to i tak jest takie spokojne, to jest najlepsze słowo, tak, że powtarzam się, ale no trudno mi jakoś to inaczej opisać. Tutaj ogólnie wcielam się w postać, która odkrywa dosyć szybko w sobie specjalną moc takiego szybowania. To się potem rozwija w trakcie gry i musimy wyruszać w świat, eksplorować, szukać też sensu istnienia i jakby lokacje są dosyć monotonne, mogą się wydawać monotonne, ale styl graficzny Sable jest na tyle interesujący, że jakby w ogóle mi to nie przeszkadzało. Może momentami chciałbym, żeby postać się poruszała sama w sobie troszeczkę szybciej, ale jakby nie wiem, klimat i takie minimalistyczne udźwiękowienie tej gry i po prostu nawet okazjonalne dialogi, które tam mamy, czy jakieś interakcje, wszystko jest bardzo fajnie przemyślane i przede wszystkim w 100% dopracowane, więc produkcja na pewno, która jakby trochę mnie zaskoczyła, bo nie spodziewałem się po niej, że nie spodziewałem się, że tak mnie zaangażuje, a jednak się udało. Into the Pit, zmieniamy zupełnie jakby tematykę, bo Into the Pit to jest bardzo zręcznościowy, bardzo roguelike'owy shooter, w którym gramy magiem i strzelamy magią z palców, ale tak naprawdę to nie ma magii za bardzo, nie czujemy tutaj, że gramy czarodziejem, tylko jakby te czary nasze to są tak naprawdę bronie, z których strzelamy, bo niektóre czary są jak shotgun, inne czary są jak karabin maszynowy, więc wiecie, tak to jest tylko stylistycznie zrobione, że gramy magiem. Co nie zmienia faktu, że to jest fenomenalne, to jest jeżeli chodzi o retro shootery, które wyszły w pewnej wersji w tym roku, to Into the Pit jest chyba najlepszym moim zdaniem. Jest tak błyskawicznie dynamiczna rozgrywka, po prostu czyścimy jedno piętro, wracamy do huba, bierzemy upgrade'y, idziemy dalej do kolejnego pokoju z wrogami, czyścimy go, wracamy do huba, po upgrade'y, idziemy dalej. To jest tak fajnie zrobione po prostu, że to w ogóle się nie nudzi. Można sobie spokojnie wskoczyć do gry na 10 minut i przejść, nie wiem, z 4 levele. Bardzo fajnie zaprojektowana gra właśnie pod tym względem, takiej dynamicznej rozgrywki ad hoc. Ale też wyzwanie jest niezłe, bo potem, kiedy pokonamy pierwszego bossa i idziemy głębiej w takich podziemiach, no to jest coraz trudniej i musimy bardziej kombinować, ale zdecydowanie jakby, jeżeli lubicie gry typu Ultra Kill powiedzmy, czy no z nowszych, no to może Doom, chociaż to jest o wiele szybsze od Dooma tego nowego. Nie wyobrażam sobie na przykład grać w to na konsoli, ale Into the Pit też jest na Xboxie dostępne. To jeżeli lubicie gry tego typu, to na pewno nie warto przegapić. I muzyka jest też fenomenalnie zrobiona, fenomenalnie dobrana, także muzycznie i wizualnie ta gra jest na pewno interesująca.
Teraz chciałbym powiedzieć o Griftlands, bo to jest może gra, o której trochę osób zapomni. Zresztą no nie widziałem niestety, żeby zbyt wiele osób się nią interesowało, a to jest gra, która w tym roku wyszła z Early Access. Może to jest przypadek tego, że ta gra tyle była w Early Accessie, że gracze jakoś tak zapomnieli o niej. Natomiast to jest jeden z najlepszych RPGów tego roku na pewno. Nie było ich wiele, ale to i tak jest naprawdę bardzo dobra gra. Nietypowy RPG, bo tu jest trochę karcianki, tu jest dużo rozmów, dużo eksploracji. To jest gra, w którą trudno też porównać do czegokolwiek innego, bo tu jakby wybieramy sobie punkty, do których idziemy i właśnie rozmawiamy z ludźmi, czasem walczymy. Nie ma tu jakby eksploracji takiej, że widzimy, jak nasza postać idzie, czy sterujemy konkretnie naszą postacią, tylko wybieramy na mapie, wiecie, punkt docelowy. Ale nawet walki mogą przybrać tutaj formę rozmów, w sensie walka może być walką na słowa. I to jest turowa walka normalnie, w której wybieramy kwestie dialogowe, czy jakieś tam figury retoryczne, którymi zaatakujemy naszego rozmówcę, czy osłabimy, czy jakoś uładzimy go, ugłodzimy. I to wszystko wpływa na wynik starcia. Na przykład jeżeli wygramy taką potyczkę słowną, to możemy przekonać do czegoś przeciwnika, tak? I zupełnie zmienić tok wydarzeń. Możemy też rzeczywiście walczyć po prostu normalnie przy użyciu broni, też w systemie turowym i też zmienić tok wydarzeń. I ogólnie jeżeli chodzi właśnie o wybory i decyzje i to, jak można wpłynąć na historię, czy jak można rozwiązywać questy, tak? Na przykład przyjmujemy sobie questa, mówimy, że coś zrobimy, potem rozmawiamy z NPC-em, okazuje się, że ten quest jest jednak inny niż myśleliśmy na początku i może jednak zdradzimy zleceniodawcę, a potem wracamy do zleceniodawcy i mówimy mu, że jednak tamten drugi koleś mówił, żebyśmy cię zdradzili, co i wiecie, to się tak strasznie fajnie zazębia i jakby to jest gra, w którą spokojnie można grać wiele razy. Jest mega, mega wciągająca i styl graficzny w stylu Clay, jeżeli lubicie, to też przypadnie wam do gustu. Griftlands na pewno nie wolno zignorować. 12 Minutes to jest gra z kolei kontrowersyjna troszeczkę, bo wiem, że część recenzji nie była tutaj pochlebna. I to jest gra, która mogła mieć trochę lepsze, powiedzmy, tempo na pewno, natomiast i tak moim zdaniem po prostu trzeba w nią zagrać. To jest tak wyjątkowy koncept i tak ciekawie zrealizowana produkcja, że po prostu nawet mimo, że nie wzbudziła u mnie takich jakichś zachwytów, to sam pomysł i aktorstwo w ogóle, jak ta gra jest zagrana, jak jest narracja przedstawiona, to mnie utrzymało przy tej produkcji do końca. I to jest coś, co po prostu, no jedno z bardziej wyjątkowych doświadczeń na pewno tego roku, więc ta gra jest w Game Passie, tak? Więc żal nie spróbować, tak powiem, po prostu żal nie spróbować, póki jeszcze z tego Game Passa nie zniknie. I jakby to jest historia ogólnie morderstwa, tam musimy powstrzymać tak naprawdę morderstwo. Wszystko się dzieje w jednym mieszkaniu i jakby pętla czasowa, czyli też motyw powtarzania się tych samych czynności, tych samych słów, z których z każdą kolejną pętlą jakby coraz więcej wynika, bo coraz więcej wiemy, więc naprawdę, naprawdę interesująca rzecz i ciekawe doświadczenie po prostu. Tylko też, czy to jest gra indie, skoro zatrudnili hollywoodzkich aktorów i mieli na to pieniądze? To jest właśnie to, o czym mówię na początku, nie? Że ta granica się trochę jakby zaciera chyba między grami indie a tymi z wysokim budżetem. Inna gra, która już jest grą indie, jest Eldest Souls, czyli Boss Rush. Jedyny Boss Rush na tej liście. Gry tego typu to są produkcje, w których, jak nazwa wskazuje, nie ma w ogóle zwykłych przeciwników, tylko walczymy z bossami. I to jest mega wymagająca gra, której ukończenie zajęło mi jakieś, nie wiem, chyba 15 godzin, a wiem, że niektórzy kończyli tę grę w jakieś 7 czy 5, więc nie jestem zbyt dobry, jak się okazuje w Eldest Souls, ale to nie zmienia faktu, że kolejne porażki wcale nie zniechęcają, bo tego typu gra, tak, Boss Rush, ma to do siebie, że nie musimy biec jakby przez pół mapy, żeby dotrzeć do bossa, tylko wszystko jest bardzo blisko, wszystko jest kompaktowo zrobione. Lokacje, które zwiedzamy, też są fajne, jakby różnorodne i tak dalej, ale areny walk z bossami są zawsze blisko i sami bossowie też są fantastycznie zaprojektowani. Praktycznie mechaniki różne się za bardzo nie powtarzają między konkretnymi walkami, co jest bardzo fajnie wykonane i fajnie pomyślane, żeby to nie było zbyt podobne, kolejny boss do wcześniejszego, z którym walczyliśmy. I no po prostu, jeżeli lubicie wyzwanie, to musicie w Eldest Soul zagrać. To jest pod tym względem chyba taka jedna z trudniejszych gier tego roku, wydaje mi się. Jedyna tego typu gra aż tak trudna na tej liście, w tym zestawieniu, więc uznałem, że warto o niej wspomnieć, bo też wyszła trochę wcześniej w tym roku, więc może ktoś zapomniał. Dla fanów Metroidvanii z kolei, też robiłem recenzję tej gry u nas, no nie sposób nie wspomnieć o Axiom Verge 2, czyli o Metroidvanii, która jest troszeczkę inna pod tym względem, że w mniejszym stopniu niż na przykład Metroid stawia na broń palną. Tutaj walczymy wręcz i ogólnie jednak walka nie jest tutaj najważniejsza w tej Metroidvanii i dlatego właśnie Axiom Verge 2 mi się tak spodobało, bo nie robi tego, co inne gry, nie robi też tego, co
pierwsza część, bo w pierwszej części mieliśmy właśnie więcej zdecydowanie strzelania tradycyjnego. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o eksplorację, o rozwiązywanie problemów środowiskowych, zagadek, przejść, odkrywanie skrótów, sekretów i też jest bardzo fajne tempo tej gry. Trochę to w tym podobne jest do Metroida nowego, Dread, że bardzo często zdobywamy nowe upgrade'y, nowe ulepszenia, nie mamy takiego poczucia, że o matko, no już mija, nie wiem, druga godzina, jest cały czas nie ma upgrade'u, więc bardzo dobrze zaprojektowana gra pod względem po prostu struktury tempa, rozwoju fabuły, rozwoju postaci. Idealna Metroidvania, jak dla mnie, spokojnie mogłaby stać na równi z Metroidami najlepszymi. Przy czym u mnie troszeczkę jednak w tym roku bardziej mi się spodobał Metroid Dread, natomiast Axiom Verge 2 zdecydowanie dla fanów gatunku pozycja obowiązkowa. Najpiękniejsza gra z tego zestawienia to wydaje mi się Kena Bridge of Spirits, jeżeli przynajmniej chodzi o jakość oprawy wizualnej. No bo tutaj patrzymy na tę grę i widzimy po prostu film DreamWorks, tak? To jest przepiękna produkcja i dla samej oprawy graficznej warto w nią zagrać. Naprawdę, rzadko mówię takie rzeczy, ale tutaj po prostu czujemy się, jakbyśmy grali w taką bajkę prawdziwą, wiecie, z Pixarową i już to samo buduje taki fajny klimat, bardzo baśniowy. Natomiast sam gameplay jest dosyć prosty i mógłby być trochę, walka na przykład mogłaby być trochę bardziej rozbudowana, ale z drugiej strony mamy tu bardzo fajny element wykorzystania takich stworków małych czarnych, które jakby trochę jak Pikminy, tak? Wykorzystujemy je na przykład do, wskazujemy na wroga, żeby go oślepiły, czy oczyszczamy za ich pomocą niczym pędzlem otoczenie ze skażenia albo jakieś inne rozkazy im wydajemy, więc dosyć jest takie ciekawe urozmaicenie tego prostego gameplayu, więc jakby to nie rzuca się aż tak w oczy, że mamy tu do czynienia z raczej nieskomplikowaną rozgrywką, a pod względem jakby struktury to jest liniowa gra, mimo że niektóre lokacje są bardziej otwarte, to też jest bardzo ciekawa, taka miła odskocznia od wielu open worldów i ta gra to jest taka gra niezależna, która ma taki sznyt troszeczkę właśnie AAA dzięki tej oprawie graficznej, więc zdecydowanie, jeżeli jeszcze nie graliście, to warto się zainteresować albo dodać na jakąś wishlistę, bo też część gier oczywiście z tej listy nie jest dostępna na Steamie, bo niektóre, wiecie, tam deal exclusive na Epic Game Store czy coś, to też warto dodawać sobie na przykład na Steamie na wishlisty i poczekać, aż gra trafi na platformę Valve. I ostatnia produkcja, o której chciałem powiedzieć, nazywa się Unpacking. Kto by pomyślał, że gra, w której zajmujemy się rozpakowywaniem rzeczy po przeprowadzce, będzie tak urocza, przyjemna i wciągająca. To jest troszeczkę, to jest taka gra do relaksu, powiedziałbym. Spokojnie, oczywiście możemy tutaj się śpieszyć, tak, wszystko zrobić jak najszybciej, jak najpiękniej, ale tak naprawdę ustawianie, nie wiem, książek na półkach, czy jakichś talerzy, czy jakieś zestawy, czy nie wiem, plecaków, czegokolwiek. No tutaj wszystko po prostu mamy w tych kartonach i to musimy po prostu poustawiać tak, żeby było optymalnie ustawione. I potem, jeżeli jest ok, no to jakby robimy zdjęcie zrobione i przechodzimy do następnego etapu. Brzmi bardzo prosto i z opisu ja wiem, że to brzmi, bo ja też zanim zagrałem, to też tak reagowałem na to, no dobra, to jest po prostu rozpakowywanie rzeczy i ustawianie ich, o co tu chodzi. Ale jak zagracie w to, no to jakby zrozumiecie, to jest naprawdę, naprawdę niesamowita gra. Ja dopiero zagrałem w nią dzień przed nagraniem tego materiału, więc mam jeszcze może takie, wiecie, świeże bardzo wrażenia, to może troszeczkę zakrzywia mój odbiór, natomiast niesamowite jest to, jak to wciągnęło mnie. Są takie gry, które można nazwać słówkiem angielskim wholesome, ciepłe, urocze i w jaki sposób twórcom Unpacking udało się właśnie takie wrażenia zaoferować przy grze o rozpakowywaniu, więc zagrajcie. Ta gra też jest w Game Passie, więc tak podpowiadam. Nie macie wymówki i zdecydowanie jedna z najbardziej oryginalnych pod względem po prostu pomysłu na gameplay gier 2021 roku. I to by było na tyle. I ja wiem, że jest więcej gier niezależnych, które wyszły w tym roku, ale jakby w tym materiale chciałem polecić wam te produkcje, w które sam grałem. Bo oczywiście mógłbym opierać się na opiniach innych graczy, co im się podobało i tak dalej, ale no to już nie byłoby to samo troszeczkę, więc od tego jesteście wy. Piszcie naprawdę śmiało w komentarzach,
i na YouTubie, i na stronie, jakiej gry waszym zdaniem zabrakło w tej top liście, bo też będę mieć polecajki od was, w co zagrać, bo nie sposób jest zagrać w większość gier niezależnych każdego roku, ich wychodzi tak dużo. Jeszcze mogę polecić tak na szybko na przykład Coffee Noir, świetna polska produkcja, jeżeli chodzi o połączenie gatunków, bo tu mamy zarządzanie firmą produkującą kawę i grę detektywistyczną w jednym, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. Prodeus w Early Accessie, który jest cały czas jest fantastyczną strzelanką. No, jakbym miał jeszcze zacząć, wiecie, wymieniać, a jeszcze to i jeszcze to, to ten materiał trwałby pewnie godzinę albo dwie, więc muszę już skończyć. Jeszcze raz proszę was o własne wasze polecajki, czy własne wasze wybory najlepszej gry niezależnej tego roku. To by było na tyle. Wszystkiego najlepszego w ogóle w 2022, który niedługo się zaczyna. No i sobie i wam życzę oczywiście, żeby tych gier niezależnych nigdy nie zabrakło i żeby ich jakość była naprawdę cały czas tak dobra, jak do tej pory.